Jan Poloczek, członek zarządu powiatu cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, witam panią. Będziemy rozmawiać dzisiaj głównie o komunikacji, ale nie tylko. Komunikacji w tej dobie pandemii, w dobie koronawirusa. Jak to jest właśnie w tych wydziałach starostwa powiatowego? Głównie mam tutaj na myśli wydział komunikacji. Ten mnie najbardziej interesuje. Klienci mogą już załatwiać normalnie swoje sprawy? Staramy się, żeby klient miał dostęp jak najszerszy do wydziału komunikacji, żeby swoje sprawy mogli klienci załatwiać, więc wchodząc do starostwa widzimy skrzynkę, gdzie można dokumenty składać. Można również oczywiście poprzez internet i to wszystko się dzieje. Wszystkie sprawy związane z wydawaniem decyzji też idą w tej sytuacji normalnie, mi się wydaje, bo idą szczególnie pocztą elektroniczną, ponieważ mam wiadomości, że tak jak na przykład w ciągu roku wydano X decyzji elektronicznych i przekazano ludziom, to teraz ta sama ilość została wykonana w ciągu 3 miesięcy. Czyli radzicie sobie, nie ma jakichś takich większych problemów na chwilę obecną? No, te problemy są wszędzie teraz przy wirusie, natomiast ja myślę, że staramy się, żeby mieszkańcy jak najmniej odczuli te uciążliwości i żeby mogli te swoje sprawy załatwiać związane z rejestracją, prawojazdami i z tym normalnym takim funkcjonowaniem, bo mam nadzieję, że to funkcjonowanie już teraz wraca do normalności i co dzień będzie lepiej, że będzie petent będzie miał już dostęp do okienka, do pracownika i będzie mógł za niedługo załatwiać w trybie dawnym, a te nowoczesne metody załatwiania spraw na pewno już zostaną i one teraz, mam nadzieję, że zostały przetrenowane tym bardziej we wszystkich urzędach, że nie będą już jakimś takim tematem tabu, tylko że i pracownicy, i ludzie będą coraz więcej korzystać bez konieczności czasami dojścia do urzędu i do urzędnika. W związku z pandemią wiele ograniczeń, również w transporcie zbiorowym. Jak to wygląda na chwilę obecną, jeżeli chodzi właśnie o tą powiatową komunikację publiczną? Ja myślę, że transport powiatowy i w ogóle transport, no to jest związane z tym, żeby funkcjonował, to musi ludzi wozić. Natomiast no, zostały odcięte te główne potoki, czyli młodzieży dowożonej do szkół w miejscowościach powiatowych, więc wszystkie autobusy, bo tu mówimy o autobusach, nad którymi powiat sprawuje pieczę, więc wszystkie autobusy z literką S, to one nie jeżdżą i jeszcze nie będą jeździły. Chociaż dobrze by było, żeby jeszcze w tym roku szkolnym trochę też zluzowano to i żeby te autobusy mogły jeździć. Natomiast staramy się zrobić też to, żeby przewoźnicy jednak funkcjonowali i te kursy niektóre, jak widzimy, się odbywają. Obserwuję te autobusy, z przykrością mówię, że bardzo mało ludzi jeździ tymi środkami komunikacji, ale mam nadzieję, że od zluzowania pewnych obostrzeń, chociażby związanych z turystyką, a jesteśmy powiatem też szczególnie w południowej części turystycznym, no to też i przewoźnicy będą się mieli coraz lepiej. Bardzo dobrze, że starosta podpisał 25 linii zostało podpisane umowy z wojewodą i można na tej bazie budować ten transport. W Sejmie też były rozmowy na temat dopłat do transportu i wojewodowie będą dysponować większymi pieniędzmi, żeby dotować ten transport. Mam nadzieję, że przeżyjemy ten ciężki okres i co najgorsze, że nam zostaną przewoźnicy, którzy będą dalej na tym rynku funkcjonować. Chociaż przed pandemią było 4, teraz już jeden został jakby wyeliminowany i jest 3 przewoźników, ale ci przewoźnicy są w stanie zapewnić ten transport są w stanie zapewnić na tych 25 liniach i myślę, że podróżni i uczniowie, którzy wrócą, nie odczują jakiejś sytuacji, że jesteś na gorszym poziomie. No właśnie, pan już tutaj troszeczkę wspomniał, ale wybiegnijmy w przyszłość. Co po pandemii? Czy mieszkańcy, którzy korzystają właśnie z tego transportu zbiorowego, mogą liczyć właśnie na jakieś ułatwienia, na jakieś nowe linie? Nad czym też pracuje Rada Przewoźników? No, pracujemy z Radą, pracujemy też i rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, ponieważ mam taką ideę i starałem się starostę przekonać, że ten transport, żeby w obecnych czasach jak najlepiej zorganizować w powiecie, to musimy razem trochę to organizować.
wójtowie, burmistrzowie najlepiej wiedzą, jaki chcą model transportu, w których godzinach najlepiej, żeby jeździł. I jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, no to wtedy trzeba dołożyć pewne pieniądze i powiat ma uchwalone pieniądze. Niektóre gminy też wiem, że będą starały się dołożyć do tego transportu, ponieważ no, minęły czasy, kiedy ja pamiętam, kiedy dojeżdżałem z Cieszyna z pracy, to często nie dostałem się tych 20-30 lat temu do pierwszego autobusu, tylko musiałem poczekać, bo było tyle ludzi. Także rozwój motoryzacji samochodów osobowych spowodował to, że tych pieniędzy nie ma tyle w komunikacji i jako samorządy musimy wiedzieć, że nadszedł czas dopłaty. Jeżeli wszyscy to zrozumiemy, to myślę, że ten transport w powiecie cieszyńskim będzie funkcjonował jak najlepiej. Po pierwsze dla mieszkańców, czyli od emerytów do młodzieży szkolnej, ale również musimy myśleć o turystach, którzy przyjeżdżają do naszego powiatu, bo z turystyki żyjemy, myślę, w dosyć dużym stopniu, a niektóre miejscowości wyłącznie. I transport powinien być zorganizowany tak również pod kątem turystów, żeby nie zawsze musieli wszędzie docierać swoimi samochodami. No tak, żeby rozładować też... Żeby te korki się nie tworzyły. No i powiem szczerze, przecież borykamy się z miejscami parkingowymi. Na czym konkretnie pracuje obecnie Rada Przewoźników? Po pierwsze, Rada Przewoźników pracuje nad tym, żeby utrzymać stan, jaki jest, żeby kierowcy zostali, bo co z tego, jak zostaną samochody, autobusy, a kierowcy zostaną zwolnieni. I jeżeli ten trend się utrzyma, to od czwartego rusza ten transport, rusza w tych momentach, w których pan starosta podpisał rozkłady jazdy i on, przewoźnicy, czy się im to podoba, czy nie, ale jak podpisali takie umowy, to muszą według tego rozkładu jeździć. A jeżeli będą jeździć, to wtedy musimy rozliczać te wozokilometry i tu jest ten sygnał, że, no, że może nie stanie się to, co najgorsze, że nie obudzimy się we wrześniu, jeżeli szkoły nie wrócą, że nie obudzimy się we wrześniu, że nie będziemy mieli przewoźników, bo to by była tragedia wtedy. Zmieńmy temat. Wydział, ale cały czas pozostajemy tutaj w tym temacie komunikacji. Wydział komunikacji miał zostać przeniesiony. Mówimy tutaj o pomieszczeniach na terenie Boguszowic. Kiedy to nastąpi? Bo wiem, że teraz w związku z pandemią są pewne przesunięcia. Znaczy ja myślę, że tu będą bardzo małe przesunięcia, bo prace w Boguszowicach się toczą i tam zostają przystosowane te pomieszczenia do potrzeb Wydziału Komunikacji. Ja jeszcze nie byłem w zarządzie, bo ja nie jestem tak długo w zarządzie, ale te decyzje zapadły o przeniesieniu Wydziału Komunikacji do Boguszowic jeszcze przed tym okresem. Zawsze słyszałem głosy pozytywne i negatywne, no bo na pewno mieszkańcom spoza Cieszyna to jest wszystko jedno, czy dojedzie do centrum, gdzie nie mam możliwości parkowania, czy trochę obok do Boguszowic, a mieszkańcy Cieszyna moim zdaniem się przyzwyczają do tego, bo chociażby mieszkańcy w pobliżu to mają bliżej, natomiast no, z drugiej strony Cieszyna, no trochę jest tego, ale to są takie odległości i poza tym ja myślę, że nikt nie kupuje samochodu co tydzień, tylko co jakiś czas, a ci ludzie, którzy wchodzili, obserwowali i decyzję podjęli, że przenosimy, to na pewno wzięli pod uwagę, żeby jakość tych usług tam była zwiększona dla petentów i dla pracowników oczywiście również. I na pewno rozmawiamy z panem starostą, że może wtedy znajdą się jeszcze jakieś dodatkowe etaty, żeby ta przepustowość była jak najlepsza. Czy znamy termin otwarcia? Kiedy możemy liczyć na otwarcie wydziału właśnie tam? Ja bym nie chciał podawać terminu takiego sztywnego, ale w maju, a najgorzej w czerwcu powinny się kończyć tamte prace adaptacyjne tych pomieszczeń. Więc wtedy myślę, że pan starosta i będziemy tutaj rozmawiać z naczelnikiem i z tego, żeby wybrać jak najlepszy moment przenosin. Najmniej uciążliwy dla petentów, a najkorzystniejszy dla przeniesienia całego wydziału tam. Na jakim etapie są obecnie działania związane z realizacją tego programu, tej strategii elektromobilności? Bo wiem, że tutaj powiat otrzymał te 100% dofinansowanie. Jak to wygląda na chwilę obecną? Strategię robi Delta Cieszyńska, która ma siedzibę na zamku.
ale żeby strategię zrobić, to trzeba robić spotkania z ludźmi, z różnymi gremiami ludzi, fachowców, a to jest teraz niemożliwe i dlatego termin jest do końca, do września, żeby to powstała ta strategia. Mam nadzieję, że teraz jak się okazało, że pewne rzeczy zostaną trochę rozluźnione, że ludzie z Delty będą mogli przystąpić do konkretnej pracy i mam nadzieję, że to we wrześniu się pokaże, ta strategia, żeby można dalej potem działać, bo bez strategii nie moglibyśmy po prostu nic rozwijać. To musi być dokument, który musi być końcowy. Ten pierwszy etap to ankieta. Pierwszy etap, ja nie wiem, czy ankieta, czy to jest drugi, ale po prostu ankiety, spotkania z ludźmi, a to teraz było poprzez przepisy, było niemożliwe. Po prostu to wydłużyło ten czas, ale mam nadzieję, że pracownicy Delty się sprzężą i ten wrześniowy czas, termin jest możliwy, moim zdaniem. Przenieśmy się do Wisły, gdzie powstaje ogromna i budząca też sporo emocji inwestycja. Apartamenty na Bukowej. Inwestor złożył wniosek o zawieszeniu postępowania tej inwestycji. Dlaczego taki wniosek, skąd taka decyzja i co dalej? Co to oznacza? Znaczy ja myślę, że bardzo dobrze, że zawiesił i może wszyscy będziemy rozmawiać na ten temat, żeby może nie budować tego w takim zakresie, ponieważ plan, który powstał w 2014 roku, nie pozwalał budować takich wysokich gmachów i uważam, że szkoda, że w dalszym ciągu nie pozwalał, że zmieniono reguły gry w 2018 roku, gdzie inaczej się kondygnację liczy, bo gdyby to nie zmieniono, to taki obiekt by nie powstał. No ale on już jest w końcowej realizacji i tego już nie da się w jakiś sposób zahamować. Natomiast chciano wybudować jeszcze 5 podobnych wieżowców w Wiśle, a ja osobiście też uważam, jako zresztą były burmistrz, że to nam nie jest potrzebne. A chociażby takie proste 3 argumenty. Mamy suszę. Jeżeli wszystkie gminy powiatu cieszyńskiego zaczną budować takie inwestycje, to w końcu nam tej wody braknie, więc spółka Wodociągi Cieszyńskie, gdzie zasiadają burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele gmin, myślę, że będzie to brało pod uwagę, że mamy pewną graniczną ilość inwestycji tego typu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, czy mamy dobry układ komunikacyjny, a wiemy, że on już teraz pęka w szwach w niektórych momentach i dlatego też trzeba to wszystko brać pod uwagę. Jeżeli to zwiążemy, te dwie rzeczy, no bo jeżeli będzie susza, to układ komunikacyjny nie wystarczy, bo ludzie nie przyjadą, jak wody nie będą mieli. I dlatego uważam, że powinno się w gminach, bo tu no jako był burmistrz, to na pewno bliska koszula ciału, ale trzeba brać pod uwagę też, że też w miastach naszych turystycznych pewna ilość miejsc noclegowych już wystarczy. Bo możemy wpuścić same apartamentowce, ale musimy wiedzieć, że mamy też ludzi, którzy prowadzą od lat pensjonaty i żeby nie stało się tak jak z handlem, że wielkoprzemysłowe sklepy sprawiły, że znikały sklepy osiedlowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to mam nadzieję, że i burmistrzowie, wójtowie i radni w naszych miejscowości będą brali pod uwagę. Dla mnie osobiście, bo mieszkam przy tej ulicy, gdzie to budują i widzę to ze swojego okna, byłem przerażony, jak zobaczyłem, co to się robi, bo nie wiedziałem o tym, że coś takiego powstanie. Więc to już było trochę za późno działać i ludzie dopiero zobaczyli drugi etap, to wtedy skrzyknęli się i jest protest przeciwko tej inwestycji. Natomiast ja myślę, że jeżeli pan burmistrz i inwestor będą rozmawiać, to nikt w Wiśle nie chce, żeby w ogóle nie inwestować w Wiśle, ale żeby to inwestować tak, są sąsiednie apartamenty Christiansena, które są gdzieś 4-piętrowe i to jeszcze w te zbocza się komponuje. Natomiast no, takie blokowisko, no, każdy ma swój punkt widzenia. Mnie się to w tym gryzie i opinia parków krajobrazowych była zresztą negatywna, kiedy wystąpiono o opinię parków krajobrazowych.
Dziwię się bardzo, że RDOŚ w Katowicach nie miał zastrzeżeń co do ochrony środowiska, bo za moich czasów to pomniejsze inwestycje były uwagi RDOŚ-u. Tutaj przy takiej inwestycji nie było. No i szkoda, że pan burmistrz nie zrobił też raportu oddziaływania na środowisko, bo wtedy fachowcy by wypowiedzieli się, czy to rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia. Ja jestem tylko ekonomistą, więc nie jestem fachowcem od środowiska, ale podskórnie czuję, że to musi mieć wpływ i tyle ludzi przejeżdżających i chociażby inne czynniki związane z zapadami atmosferycznymi i tak dalej, i tak dalej. Czy to złożenie tego wniosku przez inwestora to coś da? No to teraz co? Będą rozmowy? Będą spotkania? Ja mam nadzieję, że pan burmistrz rozmawia, żeby ten kompromis, bo tu chodzi o kompromis, tu nie chodzi o to, żeby blokować inwestycje wiślańskie. To wszystko zależy też od teraz gospodarki w Polsce, bo może inwestor na przykład powie, że na razie zawieszam, bo jak pandemia, nie wiadomo, czy będą chętni do kupowania tych apartamentów, bo to jest na tej zasadzie, że ktoś już płaca pieniążki i inwestor buduje za te pieniądze. Więc jeżeli to będzie budowane, to mam nadzieję, że ta skala się przynajmniej zmniejszy i zostanie dostosowana chociażby do tego planu, który był w 2014 roku uchwalony przez Radę Miasta Wisły, ponieważ uważam, że coś złego zadziało się w 2018 w ministerstwie, że ktoś te zasady zmienił, bo jak zmienił zasady, to ten plan moim zdaniem jest wadliwy, bo on nie był na tych zasadach wtedy procedowany w 2014 roku. Czyli ten wniosek po prostu daje trochę więcej czasu, tak? Na przyjrzenie się tej sprawie, no, na podjęcie może jakichś innych jeszcze decyzji, no, tak? Tak to rozumiem. Ja myślę, że nie odbyły się konsultacje przed rozpoczęciem tej inwestycji społecznej. No teraz też te konsultacje nie mogą się odbyć w takiej wersji spotkań. Ale te rzeczy, które zadziały się w internecie na spotkaniu z burmistrzem, tutaj na spotkaniu, to one już, pokazały, że pokazały te... to niezadowolenie. Tak, i że te konsultacje powinny się były odbyć, ponieważ no, konsultacje są do inwestycji typu 20 tysięcy, czy plac zabaw, czy siłownię zrobić na powietrzu, bo to się odbywa. Natomiast przy inwestycji, która jest miastem w mieście, no to tym bardziej takie konsultacje powinny mieć miejsce. Jak już jesteśmy w Wiśle, to wspomnijmy też o turystyce, no bo teraz w dobie pandemii ta turystyka no niestety no ma ciężko, tak? No nie wygląda to za dobrze. Dlatego cieszę się, że bo pierwotnie miało gdzieś tam być to rozluźnienie w trzecim etapie, teraz już to powstało, bo myślę, że w każdej gałęzi gospodarki, no jeżeli nie ma przychodów, no to coś tam umiera. Natomiast no szkoda, żeby ci ludzie, którzy zajmują się, a ja uważam, że Wisła to w 80% żyje z turystyki, czy nie tylko z przyjmowaniem gości, ale i taksówkarze, i sklepy, i handel, i to wszystko, że to jest 80%. Więc to nie musi od razu hulać, żeby wszyscy znowu powiedzieli, o, jest wielka radość, bo 100% przychodów jest, ale żeby ludzie na codzienne przeżycie i żeby było coraz lepiej, ponieważ no z tego żyjemy i my już w Wisłę nie zmienimy w jakiś przemysłowy okręg. A tutaj też uważam, że jako mieszkaniec Wisły ilość tych miejsc noclegowych już jest wystarczająca. Trzeba myśleć o parkingach, o tym, co dać turystom. O komunikacji i co dać turystom jeszcze, żeby oni przyjeżdżali i mieli gdzie, ja to zawsze tak powtarzałem brzydko, mieli gdzie te pieniądze wydać. Że jak ktoś przyjeżdża do Wisły i przywozi sobie pewną kwotę na to, żeby odpocząć, żeby z tej kwoty nie wywoził za dużo. Czyli życzymy sobie tego, żeby już szybko turyści znów mogli zawitać do Wisły i nie tylko, no do tych naszych miejscowości tutaj turystycznych na terenie powiatu. To jest na pewno życzenie i mieszkańców Wisły i myślę, że turystów, którzy byli przyzwyczajeni jeździć do Wisły. No i myślę, że władz samorządowych, wszystkich tym, którym leży na sercu rozwój naszego miasta. A teraz, będąc w powiecie, no to myślę, że rozwój każdego z naszych miast to jest też rozwojem powiatu i tymi kategoriami też teraz muszę myśleć jako
radny powiatowy i zasiadający w zarządzie powiatu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.